Na kim celu się panowie tutaj spotykacie dzisiaj, ponieważ no ja o temacie drugiej przeprawy mostowej mówię informuję tutaj od 10 lat. Starosta o temacie wie nieco dłużej. Mieszkańcy brzegu czekają, czy tak powiem, no, po tylu latach, że tak powiem, są jakieś nowe informacje, czy po prostu spotykacie się po to, by ustalić, gdzie ta przeprawa mogłaby być, ale żadnych jakichś konkretów jeszcze nie ma. Na zaproszenie władz samorządowych powiatu brzeskiego, pana starosty, pana burmistrza oraz starosty Oławskiego mam dzisiaj zaszczyt wraz z wojewodą dolnośląskim uczestniczyć w spotkaniu, gdzie gospodarzem jest pan starosta brzeski. Rzeczywiście podstawowym tematem to jest przeprawa Brzeska. Biorąc pod uwagę znaczne wzrost natężenia ruchu, który jest w brzegu, gdzie kierowcy wykorzystują brzeg jako trasę między północą Polski a południem, łącznie do połączenia z naszym południowym sąsiadem, biorąc pod uwagę znaczne natężenie, warunki bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę ogromne znaczenie odnośnie zabytkowe miasta Brzeg, bezpieczeństwo, wszystko to kieruje do tego stopnia, aby podjąć zdecydowane działania dotyczące stworzenia nowej przeprawy rzecznej przez Odrę, która odciąży brzeg i przede wszystkim mieszkańców od tego natężenia samochodowego. Pan starosta przedstawił tutaj nam koncepcję, gdzie taka przeprawa nowa mogłaby się pojawić. Chodzi oczywiście, aby od ciągu drogi krajowej 30-39 z południa na północ naszego województwa, następnie oczywiście kraju, ominąć brzeg od strony zachodniej poprzez budowę nowych odcinków dróg oraz przeprawy mostowej oraz wiaduktu nad torami kolejowymi. Taka przeprawa to nie tylko wzrost bezpieczeństwa, ale również jakby skomunikowanie drogi krajowej autostrady A4, gdyż w razie jakichkolwiek kolizji, korków, zatrzymania ruchu, oczywiście cały transport idzie w stronę brzegu, to również powoduje zatrzymanie, zakorkowanie miasta. Obecność wojewody dolnośląskiego polskiego świadczą o wysokim priorytecie tej sprawy i oczywiście po dzisiejszym spotkaniu uzgodnienie jest jedno, że wspólnie przede wszystkim władze samorządowe przy współudziale wojewody dolnośląskiego polskiego podejmą działania administracyjne, formalne, aby przedstawić zagadnienie, przedstawić koncepcję rozwiązania i oczywiście starać się o uzyskanie poparcia na płaszczyźnie ministra infrastruktury, ale oczywiście nie tylko. Biorąc pod uwagę, jest to zadanie bardzo ważne, pewnie będzie kosztowało sporo, będzie musiało być poniesione wiele środków finansowych, ale uważam, że wspólne działanie i Dolnego Śląska, i Polszczyzny powoduje pokazanie walorów tego nowego połączenia, nowej przeprawy dla obydwu województw, powoduje, że zadanie to znajdzie poparcie na płaszczyźnie rządowej, ale również i parlamentarnej, bo również chcemy w tym momencie zaangażować parlamentarzystów z obydwu okręgów wyborczych, aby również tę inicjatywę poparli. Czy problem brzegu opolskiego jest lustrzanym problemem miasta Oławy? To jest ten sam problem związany z brakiem przeprawy, brakiem obwodnicy, stąd też moja obecność tutaj u Państwa. Zwyczajnie razem łatwiej, tak? Musimy łączyć siły przy podobnych projektach. Chcemy, żebyśmy wspólnie tutaj podjęli działania. Jeżeli osobno jest trudno, my w Oławie podobnie jak Państwo w brzegu od kilkunastu lat mówi się o tej przeprawie, mamy te same problemy, więc postanowiliśmy połączyć siły dwóm województwom. Jest łatwiej starać się o środki niż każdemu z nas z osobna. To jest cały pomysł na dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że no, zwyczajnie będziemy silniejsi, jeżeli będziemy walczyli o te projekty razem. Uzupełnienie jeszcze tej naszej odpowiedzi o tych walorach, które mówiłem, że przetawy, czyli przede wszystkim podniesienie bezpieczeństwa, zahamowanie dewastacji miasta pod względem zabytków, które po prostu są jednym z najpiękniejszych w kraju, to oczywiście bierzemy również aspekt gospodarczy. Rozwijające się centrum logistyczne w Skarbimierzu oraz nowe, które ma powstać na lewego brzegu,
no podniesie, powiedzmy, taka przeprawa podniosłaby znaczenie tych dwóch centrów gospodarczych, tych dwóch centrów logistycznych i będzie oczywiście większym magnesem dla przyszłych inwestorów, ale właśnie inwestować w Brzegu. A to, o czym panowie mówicie, mieszkańcy Brzegu już słyszeli, były uchwały, były listy intencyjne. To na dziś, na dzień 10 października 2016 roku. Powiedzcie panu jakieś konkrety, co można dzisiaj nowego mieszkańcom Brzegu przekazać? No bo spotykacie się, to nie pierwsze tego też spotkanie w takim gronie, ale no, co dalej? Po raz pierwszy spotkałem się wojewoda i opolski, i dolnośląski w tej sprawie, co do tej pory oczywiście nigdy nie miało miejsca. W samym województwie opolskim, przecież przez 8 lat mieliśmy wiceministra infrastruktury z województwa opolskiego, nie zostało w tym temacie zrobione kompletnie nic. Zarówno ze strony zarządu województwa opolskiego, jak również na płaszczyźnie parlamentarno-rządowej. Jest to dobre prognozy, jest to dobre rozpoczęcie jakby nowej inicjatywy, dobre zmiany, aby wspólnymi siłami musimy teraz przedstawić ten problem jeszcze raz. Mamy aktualne natężenia ruchu, które wzrastają do bardzo dużych ilości, po prostu przekraczających możliwości transportowe danych dróg wojewódzkich. Także mam nadzieję, że teraz systematycznie będziemy działać w tym kierunku, aby po kolei tą potężną inwestycję, która nas czeka, ona będzie musiała być prędzej czy później tak zrealizowana, wyznać sobie harmonogram i skrupulatnie go realizować. Powtarzam, realizować poprzez współdziałanie władz dolnośląskich i władz opolskich. Nic nie zostało zrobione przez ostatnie lata i nie ma powiedziane, że nie jest nierealne, aby tak potężne inwestycje bez całego procesu inwestycyjnego, to jest cały proces inwestycyjny, to są sprawy środowiskowe, sprawy pozwolenia wodnoprawnego, przeprawiamy się przez Odrę, trzeba pamiętać o zabezpieczeniach przeciwpowodziowych. To wymaga wielu opracowań, wielu koncepcji, wielu studiów wykonalności, uzyskania odpowiednich decyzji, tak jak powiedziałem, środowiskowych, wodnoprawnych i wiele innych, ale od tego tu jesteśmy, aby wyznaczyć ten harmonogram, pozyskać poparcie na płaszczyźnie parlamentarnej, płaszczyźnie rządowej i zgodnie z wyznaczonym harmonogramem stopniowo to realizować. Na pewno nie zakładamy to, że odnośnie przeprawy brzeskiej wszystko, co jesteśmy w stanie zrobić, to spotkać się pana starosty i się rozejść. Nie. Już zostały ustalone konkretne terminy, kiedy zarówno wojewoda dolnośląski, jak i wojewoda opolski spotykają się z parlamentarzystami ziemi opolskiej, aby wspólnie przedstawić problem i za pośrednictwem naszych parlamentarzystów, którzy są oczywiście swoje zadania wypełniają na bieżąco w Warszawie, cały czas promować tą inwestycję, aby znalazła ona uznanie w władzach rządowych i podejmować tak skuteczne działania, abyśmy za rok, dwa, trzy, cztery, bo w takiej perspektywie należy to rozpatrywać, powiedzieliśmy, że już pewne działania z całego zakresu działań inwestycyjnych, procesu inwestycyjnego mamy zrealizowane. Proces inwestycyjny zaczyna się, szanowni państwo, od urbanisty, a kończy się na oddaniu do użytkowania. I ten proces przy takiej inwestycji uważam, będzie trwał, jeżeli wszystko by się rozpoczęło zgodnie w miarę szybko, byłby trwał co najmniej, no nie wiem, 5-10 lat na pewno. To trzeba zaprojektować, to trzeba może zrobić miejscowe plany od początku pod tą inwestycję, chyba że podjąłby się pod jakąś specustawę. Nie wiem, od tego są projektanci, od tego są fachowcy, którzy proces inwestycyjny należy przygotować bardzo dobrze, nie tylko pod finansowym, ale również organizacyjnym, prawnym i decyzyjnym. Jeżeli pan redaktor pyta, co nowego się dziś wydarzyło, to właśnie to, że jesteśmy dziś wspólnie działamy i opracowujemy dalszy harmonogram. Do tej pory działaliśmy osobno i to jest, myślę, że to, co jest najważniejsze po dzisiejszym spotkaniu. Wspólnie samorządy opolskie i dolnośląskie, wspólnie administracja rządowa z terenu Dolnego Śląska i Opolszczyzny będzie działała na rzecz realizacji tych inwestycji. I to jest ta nowa jakość, to jest to coś nowego, o co pan redaktor pyta. Wszystko. Dziękuję bardzo.